Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj kontynuujemy sobie poprzedni odcinek. No i po prostu muszę Wam powiedzieć, że używanie refów w komponentach funkcyjnych jest niemalże identyczne. Sam zamysł jest taki sam, użycie jest tylko lekko inne, to znaczy implementacja. Nie zapominajcie o łapce oraz subskrypcji, a ja zapraszam do odcinka. Na sam początek importujemy sobie useRef, czyli tutaj macie i zaimportowany useRef. Następnie tworzymy sobie prosty ref, czyli po prostu const, załóżmy text input. My w tym odcinku zrobimy sobie taki przykład, że po prostu złapiemy sobie fokus na nasz input, który wskażemy za pomocą refa. Kiedy mam stworzony ten ref, przypisuję go do naszego inputa, czyli ref, następnie tutaj przypisuję ten ref, czyli text input. Kolejna rzecz to tworzenie funkcji, która złapie nam ten fokus. Jest ona bardzo banalna i po prostu znacie zamysł z poprzedniego odcinka, czyli musicie się odwołać do current, no i w tym momencie jesteście właśnie na tym inputcie, a następnie na nim wykonuje funkcję focus. Żeby teraz to wykonać i żeby to zadziałało, po prostu tworzę kolejny button i na onClicku przypisuję do niego tą funkcję, czyli handle focus input, tak jak tutaj widzicie. Teraz po odświeżeniu strony, kiedy klikam złap focus, to jak widzicie, mam ten focus złapany. Mam nadzieję, że nie jest to dla Was trudne. Chciałbym po prostu, żebyście zrozumieli działanie i mechanikę tych hooków. Także w tym odcinku tyle. Wielkie dzięki, że byliście. Trzymajcie się. Cześć.